YouTube Shorts, nie mogę się doczekać. Czy wiesz, dlaczego twoje śniadaniowe parówki wyglądają w ten sposób? Już ci pokażę. Nie, stary, moje śniadaniowe parówki nie wyglądają w ten sposób. W końcu musi mi się udać kupić ten Tobleron. No i znów nie tym razem. Nieuchwytny. Czy stres może powodować ból pleców? No myślę, że tak. Mogę mieć Teslę na godzinę za darmo? Ej, serio. Dobra, weźmy ten najdroższy model. Wow, gratulacje użytkowniku, odblokowałeś coś takiego jak jazda próbna. Nie, nie wiem. Idziemy się przejechać. Dzień dobry. A ja cię znowu zdradzam, no. Jest! Ile tu Tesli? Gratulacje użytkowniku. Chłop przyszedł do salonu Tesli i mówi: dzień dobry, dlaczego tu jest tyle Tesli? A on kosztuje 500 000 i to ten otwiera. Co? Tesla taka tania jest? Kurwa, ja myślę, że to kilka paniek kosztuje. O mój Boże, Jezus. To na pewno jest samochód? Nie, to jest kurwa pad od Xboxa. Co to jest? To jest kierownica? W ogóle biegi się tutaj zmienia na ekranie. Przesuwa się ta autko do góry albo do dołu? Jak biegi, kurwa, w Tesli, nie jest w automacie Tesla? Trzaskowski próbuje wodę z kranu. Proszę państwa. Przyjęło się. Ja to już, kurwa, widziałem milion razy. Proszę państwa. Przyjęło się. Przepyszna jak zawsze. To powinna być reklama ci Słowianki. Proszę państwa. Przyjęło się. Tatuaże zostają z nami na zawsze. Nie, nie. Kurwa, jak to? I ty mi teraz dopiero mówisz, że ja to XD to będę miał na zawsze? A słuchajcie, widzowie, czy wiedzieliście o tym, że każdy z nas robi zakupy w internecie? Czy to po prostu musicie coś kupić, czy to żeby humorek poprawić, prawda? Na przykład ubrania, albo jakieś rzeczy do kompa. Przydałoby się tylko trochę na tym zaoszczędzić, co nie? No i tutaj mam dla was małą pomoc. Letyshops rozwiązuje ten problem. Dzięki cashbackowi Letyshops możecie oszczędzać, robiąc zakupy w internecie. Patrzcie, nie wierzycie? Ja na Letyshops oszczędziłem już 500 zł, 525 zł. A jeśli nie wiecie, czym jest Letyshops, to już wam tłumaczę. Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część pieniędzy z każdego zakupu online. W ofercie na pewno znajdą się wasze ulubione sklepy. Najlepiej jak zainstalujecie sobie wtyczkę, to robiąc zakupy, wyświetli wam się informacja, że w tym sklepie jest dostępny cashback od Letyshops. Ja na przykład z tego korzystam i polecam. Rejestracja jest banalnie prosta. Podajecie maila, hasło i siema. Macie konto. A na przykład na Amazonie znajdziecie dosłownie wszystko, co chcecie. A właśnie a propos Amazona, to dzięki Letyshops na Amazonie jest cashback zwiększony aż do 15%. Przecież to chłopie. I patrzcie, wchodząc na Amazona ze strony Letyshops od razu, aktywuje wam się gorący cashback. No i jak sobie coś chcecie kupić, nie wiem, taką kamerkę na przykład, kupujecie ją sobie, no i kosztuje ona 300 zł, no nie? No to jak jest 15% cashbacku, to 40 zł wraca do was. Szope to jest, chłopie. A to wszystko dzięki promocji gorący cashback od Letyshops. Ta promocja będzie trwała jeszcze tylko kilka dni, więc razem się pospieszyć. Link do strony Letyshops macie w opisie. Zainstalujcie sobie wtyczkę i aktywujcie cashbacki, jak coś kupujecie, bo jak widzicie, warto. Więc co? Polecam bardzo serdecznie i gorąco, jak cashbacki w Letyshops, serwis Letyshops. Możemy już wrócić do shortsików pięknych. Marek, napiłabym się takiej lemoniady jak kiedyś. A na jaką masz ochotę? No nie wiem, już w sumie wszystkie smaki robiłeś. Wiem, lawendową zrobię. Co to się nie nadaje do picia? Czekaj, czy to był zapach do samochodu? Czy za 5 zł można przeżyć cały dzień kupując wyłącznie w Żabce? Sprawdźmy to. No k***a, same bułki kupujesz cały dzień na luzie. Nawet może na jakiś serek by starczyło tam. Jest i nasz ulubieniec. Co u niego się dzieje w ogóle? Powietrzne! To jest właśnie moja reakcja na Dawida Czecha. Ocie chuj! Uchwycił UFO na niebie? Ciekawe, czy gdzieś przylecą. Nieprawdopodobne. Halo, kosmici, halo! Wow, jest statek! Co jest, kur... Tu jest grubiej niż kiedykolwiek. No, widzę, u kolegi ciekawie się zaczęło dziać. Test pasztetu. Dzisiaj testuję pasztety! Nie patrz się tak, nie chodzi o ciebie!
Jest mocarny kaliber, nie? Taki duży pasz za 2 złote? Ale trafiłem promocję! Idziemy chrumkać! Mama jest! Pierwszy pasztet łabędzi! To miał karmę dla kota? Zapach pyszny! Niebo w gębie! Lecimy dalej! Teraz pasztet z kaczki! Po co mi ten talerz był? Nie! Okej, ostatni pasztet! Ale czemu tu jest kot? Nie wiem! Może to pasztet z kota? Co? Skosztujmy! No dziwnie coś wygląda! Pyszne! O kurwa. No jest ciekawie, nie? Naprawdę, przysięgam, chciałbym mieć taką wizję świata, jaką ma Dawid Czech w swojej głowie. Ten świat by był... Dobra, kurwa, nie byłoby świata od tego zacznijmy. Jakby każdy miał tak najebane we łbie, ale... Przyznajcie, że byłoby fajnie, nie? Kupię sobie scenę dla nas. Nikomu tam dokicza! Skibidi toilet? Co to kurwa jest? Skibidi toilet jest w moim kiblu. Jak chcę zobaczyć, co to jest skibidi toilet. No to! Zawitał! Ej, za mocno! Ej! Toaletowy skibidi toaletowy? Dobre? Co? Nie pieszczaj! One klik stąd! Kurwa! Co się stało właśnie? Mam dokładnie to samo pytanie, jak to oglądam, ty. Nie mam znajomych, nikt do mnie nie pisze. Nie, no co ty, serio? Dziwię się. 5 totalnie kozackich gadżetów do samochodu, nie. Które prawdopodobnie będziesz chciał kupić. 1 za 18 zł od sztuki. Miałbym to kupić. Miniaturowe kubeczki z genialnym designem. Ej, widzowie, D-Stream do mnie napisał. Widzowie, D-Stream do mnie napisał wiadomość. Czytam wam. Siema, pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. Tak D-Stream do mnie napisał. Co będziesz jadł? Gówno. No kurwa, fajny taki gun. O, zajebiste. Ja pierdolę. Kurwa, prawie się zrzygałem. Moczyć lizaka w czekoladzie. A jeszcze większy ptajanach, coś takiego nagrywać? No właśnie, upierdoliło się wszystko. Kurwa, chłopak się przebrał za dziewczynę. Naprawdę, co my mamy? My kurwa, jako ludzkość zaliczamy regres. Rozumiem. Rozumiem, że to jest content dla dzieci, ale ja jako dziecko kurwa nie oglądałem takiego gówna. Znaczy dobra, no oglądałem Domisie na przykład i tam kurwa chłop był przebrany za klauna. Albo to gówno też. I dałem się nabierać na Hugo jeszcze. No ale są jakieś... Są jakieś granice, kurwa. Nigdy przed nigdy nie! Zostałem wybrany jako ostatni na WF-ie. Czemu on pije? Albo został? Nie wiemy! Z czego oni się cieszą? Z tego, że nie piją? Ja bym się smucił na ich miejscu, ale nie wnikam. To był ten obrzydliwy w ogóle sok z kiszonej kapusty, ja tego więcej nie... Co ty pierdoli, zajebisty jest sok z kapuchy. Nigdy przenigdy nie zmiotowałem na wycieczce szkolnej. Ja się zżygałem kiedyś, bo piłem 250 czystej. Nigdy przenigdy nie flirtowałem z nauczycielem. Z babą od Niemca kiedyś. A pani od hiszpańskiego kiedyś była. No, podobno historia. Robimy temotkę, czyli krewetki w tempurze. Przez 24 godziny jem tylko emotki. Bo jakby ta się wylosowała. Walka trwa, czyli po tym jak skleiłam ten wazon z dwóch części... Nie powiem, co innego sklej. Nie, no, żartuję, fajny garnek. Minecraft, ale gdy dostanę obrażenia, staje się on bardziej realistyczny. To jak umrzesz, to chyba w prawdziwym życiu się respisz. Dobra, widzę portal. Obym tylko nie stanął na bloku magmy. Oby tylko nie stanął. Czy da się usmażyć rybę na ognisku? Podjęliśmy wyzwanie. No, gdzie ma się dać? Piecz nad ogniskiem do czasu, aż mięso się zetnie, a skórka będzie przypieczona. Czemu skórka ma być przypieczona? Nie dość, że nie schodzi, to jeszcze przypieczona, no. Drugi odcinek customów w ciemno, w którym twórcy Wow. Moja reakcja na te informacje. Czy Botakinator zna cyjan z gry Rainbow Friends 2? Ale zanim... Wydaje mi się, że może kojarzyć.
Ty, fajne to. Kurwa, czemu taką krewetkę piorunami tak robić? Czemu tak z krewetką zrobili? Zastanawialiście się kiedyś, czy możliwe kombinacje znaków na tablicach rejestracyjnych mogą się skończyć? Nie. Jeśli wasz iPhone rozładuje się w podróży, to nie polecam iść go ładować do Apple Store'a. Co prawda są wyciągnięte ładowarki, ty, ale niestety są podpięte do tak wolnych kostek, że będziecie naprawdę długo kwitnąć. Nie wpadłem na to. Ja zawsze jak mi się rozładowywał, to nowy kupowałem. Kurwa, się dowiedziałem, to biorę teraz, że ładować można te iPhony. A czy wiedzieliście, że nowa piosenka Verso ma prawie identyczną melodię jak piosenka Sanach Szary Świat? Nie wiedziałem. Chcecie, żebym nagrał koncert Bartka Kubickiego 9 lipca, 18:30 godzina? Czy Bot Akinator zna Bota Akinatora? No pewnie kojarzy. Pewnie się zastanawialiście, po co mi te pianki z tapczanu? No właśnie, jakoś mnie to nie ciekawiło. Dzięki za 70 subów, dzięki za te wszystkie suby, spoko. Dzisiaj gramy w najdziwniejszą grę na telefon i w tej grze ładujemy... Mega dziwna gra! Nie, wiecie co będzie ciekawsze niż te sorcy? Dzisiaj akurat jest 26 czerwca, jak to nagrywam. No i wpisujemy tak. 26 czerwca 2023. Bierzemy od najnowszych. I teraz są wszystkie filmy, które mają zero oświetleń, którzy ludzie dosłownie przed chwilą stawiali, bo nie zmienili nawet tytułu. O, tu już 170 oświetleń się nabiło. Pokażę ci fajną osobę za... Za co? 3... 2... A... No... Przyjrzyj się. Widzisz? No właśnie nie. Ale domyślam się, że chodziło o to, że się czarny ekran robi. Jak jest czarny ekran, to się odbija i... Widzicie, widzowie, fajną osobę? To wy... Żart, to był tylko żart, jak coś. Nie przesadzajmy, okok. Co się jeszcze wydarzyło 26 czerwca? Fiesio! To jest content. Masz pracę domową? Proszę pani, nie mam, bo mi się spalił dom. Co on śpiewa? Jasiu, masz pracę domową? Proszę pani, nie mam, bo mi się spalił dom. 26 czerwca, wydarzenie, kurwa. Rewo do newsów to powinien dać. 1 czy 2? O kurcze. Które wybrać? 2. Dejba! It's kinda crazy. Dawaj te smaczki. Syndyka, no i skaczki, baby. Gdzie jest saszeta? Dawaj ją teraz, bo zeżre ci kokleta. Dawaj to mięsko. Jaka jest twoja ostatnia wiadomość od mamy? Wracaj do domu pacania. I co odpisałeś? Nic. A kiedy mama napisała tą wiadomość? Tydzień temu. Chcesz kogoś pozdrowić? Mamo, pozdrawiam cię. Niezły agent. Równy gość. I ona mnie wtedy pyta, jak obcinamy, a ja mówię, że na równego gościa. Minecraft, ale muszę umrzeć na wersji, na której jest to niemożliwe. Okej, na początku spróbuję skoczyć z wysokości. No nie, czemu dostałem jakieś śmigło? Dobra, może spróbuję się utopić. Aha, dostałem jakieś rękawki. Aha, spoko, nie wnikam, XD. Okej, dzisiaj w sumie nie chcę się malować. Dzisiaj się nie maluję. Dobrze sobie sam krem. I będzie super. Nie no, ja jeszcze muszę okiełzać te brwi. Same brwi to jeszcze nie jest żaden makijaż. Może jeszcze trochę korektora tak punktowo. Dobra, może jednak podkład i tak trochę więcej, ale... Kurwa, zawsze tak mam, no. Ta, już widzę, jak tak się robi. Jak połączysz... To się właśnie dzieje, kiedy połączysz Sprite'a, Cola, Pepsi, Fantę. Dobra, mogę zobaczyć jeszcze efekt? No dzięki, że te naklejki nakleiłeś, bo nie widziałem, które jest które. Kurwa, myślałem, że to Sprite, gdyby nie ta naklejka. Aha, bo tu mentosy jeszcze były. Ale to się nie zrobi z tego taka piana kolorowa, przecież to jest z kolorową chmurę z wejpa łatwiej puścić. Nie no, spierdalaj, za takie coś, to tobie takiego szpikulca w fiuta powinni wbić. Dobra, zobaczę, ale po prostu nie wierzę, 9,4 miliona ludzi jest na tyle naiwnych i zostawiło lajka. No gdzie on ma te balony teraz? No weź tego szukać, co za debil. Debil, widzowie. No tu są te balony, dobra, tu jest, już widziałem, że... No GZ, mistrzu. Nie wybij złego klocka, o stówkę, challenge. A to jest Satisfying. A który jest zły? To pudełko... Pach!
pachnie. Otwórzmy je. Niemożliwe. Pudełko pachnie? Czym? Messi się znalazł. Sprawdzam, jak moja dziewczyna zareaguje, jeżeli zobaczy szklankę z czymś takim. Nie wiem, w się, że nie umyte. Kładanko? Skarbie, pozmywasz? Numer jeden, odkładamy. Subskrybuj po więcej. Co się nie pasuje, no. No to. Widziałem to na TikToku! A inne dziewczyny na TikToku też oglądasz? No... To jest widzę, to jest ustawione pod content. Można się opalać. Co jest? Jakie mają miny? O co wam chodzi? Nie. Jakie mają miny? Pobawcie się w basenie. Nie? To nie. Może na trampolinie. Też nie? A może zabawki? Nie chcecie? Co ja im wymyślę? Wiem, ale będzie niespodzianka. Gdzie to jest? Co? Mikołaj już to znalazł. Ogromna paczka, a w środku olbrzymi basen. To jak Mikołaj to znalazł, to trzeba było mu to zabrać, a nie nagrywać. Rozwijamy? Nie, no basen. Laura, uważaj z tym jednorożełem. I pompujemy. Gotowe. Olbrzymi basen ze zjeżdżalniami. Tam popływać nawet nie idzie. Tyle ma ten basen, co tam nogę zamoczysz? Nie mogę się doczekać, aż ci go pokażę. O, dobra, dawaj, będę piszczeć. Jest totalnie 10 na 10, zobacz. Serio tak robicie? Gdy pokazujecie przyjaciółce swojego crusha? Dziwna sytuacja. Na egzaminie. Co się dzieje? Panie profesorze, i tak mi się nie uda. Ale dlaczego? Przecież dobrze ci szło. No bo zapomniałam założyć czerwonej bielizny, także nie ma sensu się starać. Bez sensu. Nie spyta pan? Nie. Ty, ale dziwna sytuacja na egzaminie ósmoklasisty się wydarzyła. Jakby połączyć te dwa ostatnie dźwięki, wyszedł dźwięk rozpinania rozporka i lania. Już czekam godzinę. To ciasto nadal nie wypłynęło. Gdzie ma wypłynąć, jak jest kurwa miejsce? Na morze? Co? Słuchaj, jak mogę wyrazić miłość w emotce? Oto nasz cały asortyment serduszek. Od wyboru do koloru. Jakie serduszko sobie życzysz? Wiesz co? Okej, widzę, że to już te czasy, kiedy miłość wyraża się w emoji. Cudownie. Ty, to w ogóle była Sandera Ziomal. Mi się już kiedyś wyświetlały z nią YouTube shortsy i jestem mega fanem typy osób jedzących truskawki. Co to znaczy w ogóle, ty? Co to kurwa znaczy? Typy osób jedzące truskawki? No jak kurwa typy osób? Czego typy osób? Jakie typy osób? No chuj ci chodzi. No jakie są typy osób? Typy osób jedzących truskawki. Ten co je same. No a kurwa jakie ma jeść? A, ze śmietaną. Fuj. No ale to wtedy się milkshake'a kurwa robić, że sobie mieszasz to ten. To była moja reakcja na typy osób jedzących truskawki. Aha, z cukrem jeszcze, no dobra. Zmielić i wypić. Aha, no dobra, to już rozumiem, o co chodziło. Typy osób jedzące truskawki. Po wystawieniu ocen. Jeżeli sobie zbadamy, przyjrzyj. Ty właśnie, małe chłopki, macie wakacje chyba. Już są wakacje? Tak? Aha. Rzyca. Paweł! Znowu rozmawiasz! Jak jesteście tacy rozgadani, to może ja wam nie zapowiedziałam tak... Poczekajcie chwilę. Pamiętacie jak zawsze, że Beka była z kabaretów, że haha, chłop udaje kobietę, chłop udaje jakąś rolę, gra jakąś rolę chłop albo baba w charakterystyczny sposób bardzo, taki przerysowany, nie? I to było śmieszne kabarety. Kabarety śmieszne. Kurwa, zobaczyć co się stało właśnie na YouTubie. Wyciągam z kurwa. Historia zatacza koło. Problem posiadaczy iPhone? Nie mam kurwa żadnego problemu. Słuchaj, jak mogę wyrazić miłość? Aha, to było. Miłość wyrażana przez emoji. I w sumie jak takie rzeczy pierdolę, to się czuję kurwa boomerem już. Bo pierdolę, że ale miłość przez emoji wyrażana. Tak samo jak my sobie, nie wiem, gadamy na Messengerze na przykład. A nasi starzy pisali sobie listy, kurwa gołębiem wysyłali. I pewnie też pierdolili. Ja pierdolę, oni sobie na telefonie piszą. A my musieliśmy listy wysyłać, a teraz ja p***dolę, że ja p***dolę, trzeba było powiedzieć k***a,
kocham się kiedyś, a teraz emoji można wysłać serduszka w różnych kolorach. Kiedy dziecko wie, że jest biedne, kiedy musi pić wodę z kałuży. Lany poniedziałek kiedyś versus dziś. No kiedyś się wodą oblewała, a dzisiaj się sika na siebie nawzajem. Po butle z gazem w to, a pełną? Widzę, że pełna jest. I tu powinien być ten efekt tego fake wybuchu. Ups, czekaj! Czekaj, przejeżdżasz obok czegoś takiego na drodze. Masz przy sobie odkurzacz, vacuum cleaner i kurwa losową drogę naprawiasz? To jest tak, właśnie tak robię. Okej, okay, mam ze sobą zawsze odkurzacz. Wazelinę, no to wiadomo. Spray mam też, rurki kurwa na ciepły klej. Oczywiście palnik, miotacz ognia. Kurwa ziemią, dobra, tak. Później do domu to zabieram. Spuszczam się na to i przyklejam chusteczkami. Zalewam gównem. Kurwa, taki kloc. I pyk. To jest prank, tam ludzie wpadają, jak to jest pułapka. Cześć koleżanko, jak masz na imię, ile lat masz i skąd jesteś? Kurwa, tego co się nie spodziewałem. Aha, było napisane loud, to sorry, nie przeczytałem. Luza, w gigaczada się zmieni, to będzie jej wygląd. Kurwa, jednak nie. Co? Lud się rozpuścił. Nie, no najgorzej. Po co to wszystko było? Przepani, a ten sprawdzian jest na ocenę? A kiedy nie był? Ale tutaj są cztery zadania, my mamy sobie wybrać jedno? Przepani! A tutaj to trzecie zadanie to mamy robić? A jak jest napisane, wybierz dwie prawidłowe odpowiedzi, to mamy zaznaczyć więcej niż jedno? Weź się już zamknij i daj nam pisać! Ej, no co, ja tylko pytam! Nie wiem, jak dwa, nigdy nie miałem takiej osoby w klasie. Przyszła mi paczka z AliExpress, więc... Niemożliwe, przyszła ci paczka z AliExpress? Co ty dajesz? Chodź już do domu, już kiedyś? Jest późno! No proszę, mamo, jeszcze chwilę! Nigdy tak nie było. Jaka na zewnątrz smrodzi? Nie mogę, bo słońce jest rakotwórcze, a my nawet nie mamy dobrego SPF-a! Nie wiem, jak u was, ale ani kiedyś, ani dzisiaj tak nie jest. Ale każdy ma inaczej na chacie, nie? Fajnie można chać. Mam pomysł? Moim zdaniem, a to tylko moje zdanie jak coś, ciekawiej by się w tę grało kamieniem. Dzień dobry, kochani. Jak byście nazwali to? Puchar. Pociąg pod spodem. Marzenie. W Stanach po dwóch latach w końcu wydaje marcepan. Wreszcie, nie mogłem się doczekać. Jeszcze na to Fifi czekam. Dzisiaj sprawdzę, jak smakuje ciasto z Minecrafta w prawdziwym życiu. 3 mleka, jajko, 2 cukry i zamiast pszenicy używam mąki z pszenicy. Mieszamy i wkładamy do piecyka. Gdy czekałem, poszedłem walić ręką w ścianę, bo jestem naprawdę wkurzony, że Fagata ma więcej subów ode mnie. Proszę, subskrybuj. Wygląda. Spróbuję. Niedobre. No bo zjebałeś, bo miała nie być mąka, tylko pszenica. Czy robię torty na ślub? A cóż to za pytanie? No to oczywiście, że robię. No właśnie, co to za pytanie było? Co to są za buty, kurde? Masa ludzi ostatnio otrzymywała chore liczby gemów w Brawl Stars do odebrania. Były one liczone w paru tysiącach, jak na przykład tutaj, 4349. Nie, jaki fart. Co byś wolał? Przeżyć życie, w którym w wieku 6 lat cała twoja rodzina ginie w wypadku, tylko ty przeżyłeś. Aduktuje cię sekretny multimiliarder. No spoko, może być. POV, policja zatrzymuje rapera. Prosimy szybciutko zjechać mi z drogi i ograniczenie tu do 60. Tak, na pewno tak policja mówi. Ten jeden dzień, kiedy nie ma cię w szkole, co się wtedy dzieje? Mordo, czemu nie było cię wczoraj w szkole? Źle się czułem, coś ważnego ominąłem. No stary, pani od matmy miała humor tak dobry, że za samą obecność powizywała nam piątki. Co? Pan od fizyki to był najlepszy. Zaprosił Ilona Maska i zabrał nas na księżyc. Już widzę, jak Elon Musk przylatuje do Polski na lekcję fizyki.
Czy ktoś chciałby powiedzieć jakieś ostatnie słowa, żeby pożegnać naszego brata? Brat umarł. Tak, to ja, Julka z klasy obok. Gdybyś żył, to chętnie umówiłabym się z tobą. Zawsze mi się podobałeś, jeśli mam być szczera. Dlaczego mówisz mi to dopiero teraz? Spoko, nie powiedziałaby tak jak coś. Poza tym ty też byś nie żył, więc też byś tak nie powiedział. Aha, nie wnikam. Profesorze, czy ja mogę? Chwilę zajmę. Jeden moment. Nie no, czy tu będzie jakiś cały film, content Zedzio Rap? Co ty robisz? Wyprowadzam się, mam tego dosyć. A masz w ogóle jakieś pieniądze, żeby się wyprowadzić? Pożyczysz mi dychę? Albo stówę? Lepiej stówę. Zapomnij, do kogo ty w ogóle chcesz iść? Moja fy zawsze znajdzie dla mnie miejsce. A kto cię do niej podwiezie? Masz zatankowane auto? Dobra, Pushin. Wow, a to ty się jednak nie wyprowadzasz? Nie, wiesz co, jednak zmieniłam zdanie. Nie no, bo Pushin powiedział, że chętnie przejmie twój pokój. Pushin? Mój pokój? Nie, tylko nie Pushin. Pushin pokój? Zajął? Podejrzane. Fryzjerzy w grach są jak? Panie doktorze, wiosna jest, alergię mam i kicham. A ja nie lubię komarów. 200 zł. Gdy już pora... Za co? A z 27 żegnasz się z mamą, ale jej się znowu coś przypomina. Co się wtedy dzieje? To? Jeja.pl się dzieje. Kiedy chcesz sobie dorobić, ale mieszkasz na Zadupiu. Spoko, Uber. Najlepsze memy z internetu. To by były one? Ale jakiś lewy internet mam chyba. Idę z kolegami, nie będę powtarzał, jestem dorosły. Dobrze. Jak dobrze? No dobrze. No zajebiście. Na pewno? No tak, miłej zabawy. Będzie tam moja była. Bez problemu, już ufam ci. Coś zrobiłem? Nie, wszystko jest okej. Nie, powiedz co zrobiłem. Już nic nie zrobiłeś. Nie mogę wyjść. Możesz wyjść. Okej, to wychodzę. No dobrze. Nie, nie chcę wychodzić. Zostaję w domu. Czemu? Bo tak! Obseruj po więcej. Co to znaczy obseruj? Ser spod napleta wyjąć i czymś to posmarować? Obseruj. Powiedziałem jej o mojej ex. O. Nie no kurwa. Nie powiem co bym zrobił. Co to k***a za dźwięki? Kurwa, na jakąś złą stronę zeszliśmy. Coś ty... Co to za kula? Moim marzeniem jest zrobić taki content, mogę? Ej, ale takie filmiki naprawdę poprawiają nastrój, humor. Bo jak ja myślałem, że jestem odklejony i później widzę coś takiego, to tak uważam, że nie jest najgorzej. Chciałbyś wygrać 1 bilion gemów totalnie, a to totalnie za darmo w Pet Simulator X? Myślę, że tak. No. Co trzeba zrobić, by mieć szansę wygrać 1 bilion gemów totalnie? No co? A to totalnie za darmo w Pet Simulator X. Trzeba Niemożliwe. Trzeba być kalendarz, łapkę w górę i napisać swój nick w komentarzu. Grałem sobie i widzę arbuza. I co się stało? A tu był. Dzięki za pokazanie, nie widziałem. A. Co jebiście działa? YouTube Shorts! Kurwa, nie no! Czemu ja kliknąłem kółko? Myślę, że tak wolno przewijało. Czy się scrollnąłem po prostu, tak wziąłem, łup, łup, kurwa, kółkiem kręciłem. Czemu to się tak przewijało? Nie no, kurwa, szczerze, te YouTube Shorts jest jakieś chińskie takie gówno i wyskakuje jakiś Echo Rap. Jakieś jedzenie, o, jakiś kurwa szoty z odcinków. Ty podziałeś się wszystkie pieniądze, które wpadać na moje leczenie psychiatryczne! Jeden like równa się na złotówkę na leczenie psychiatryczne? No Dawid Czech czasem sytuację ratuje, znowu jakieś chińskie gówno. Tu skaczą, nie, naprawdę, tego się oglądać nie da.